Wielkie odkrycia geograficzne, a gospodarka europejska. Odkrycia geograficzne oznaczały olbrzymi dostęp do nowych źródeł towarów, głównie cennych kruszców oraz korzeni, czyli po prostu przypraw. Napływ bardzo dużych ilości srebra oraz złota zaburzył wartość i przepływ pieniędzy. Początkowe te cenne metale trafiały tylko do Portugalii oraz do Hiszpanii, czyli do państw, do krajów, które po prostu Tą ekspansję, te odkrycia geograficzne przeprowadzały najszerzej. Ale bardzo szybko te pieniądze rozprzestrzeniały się na cały europejski kontynent, mocno wpływając właśnie na gospodarkę europejską. Wynikało to wprost z tego, że mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego wydawali te pieniądze i to bardzo dużo tych pieniędzy wydawali na towary, na zaciąganie do służby wojska, na artystów budowniczych na służbę. Na wiele, wiele, wiele rzeczy. I pieniądz kruszcowy rozszedł się po całej Europie. Niestety, ale to wpłynęło na wartość pieniądza. Nadmiar pieniądza kruszcowego w stosunku do wytwarzanych dóbr spowodował spadek wartości pieniądza. Jego siła nabywcza spadła. Więc za tą samą kwotę można było kupić mniej. Czyli na przykład na dzisiejsze, za 100 zł kupimy o wiele mniej niż na przykład dwa lata wcześniej za te same. 100 zł. Towary po prostu drożały. Te procesy zjawiska określano, określa się jako rewolucja cen, i trwała ta rewolucja przez XVI wiek i połowę wieku XVII. Poza wzrostem cen to też inne zjawiska, bardzo negatywnie wpływające na ludzi. Ceny rosły nieproporcjonalnie, nierównomiernie. Bardzo mocno drożała żywność, głównie zboża a produkty rzemieślnicze drożały o wiele wolniej i słabiej. Oczywiście ceny rosły znacznie szybciej niż wynagrodzenia. I z tego powodu ta rewolucja cenowa mocno wpływała na gospodarki krajów europejskich, w tym na przykład na Polskę. Te zaburzenia niestety odbijały się też na ludziach, na społeczeństwie, ponieważ ci, którzy nie mieli do tej pory zbyt dużo pieniędzy, niejako stawali się jeszcze biedniejsi, mieli coraz większe problemy po prostu przeżyciem, zakupem jedzenia. Tu trzeba zaznaczyć też, że wyprawy, szczególnie te po, przyprawy, były bardzo ryzykowne. Łatwo było stracić statek i po prostu cały majątek. Dlatego kupcy, handlarze zaczęli łączyć się w spółki handlowe. Zaczęły powstawać kampanie handlowe zrzeszające bardzo dużo kupców, handlarzy, i w ten sposób zaczęły powstawać takie kampanie, które. W późniejszej historii miały bardzo duży wpływ na historię w Ameryce Północnej, na Bliskim, Dalekim Wschodzie oraz w Afryce. Po prostu takie zrzeszające się organizacje kupców-handlarzy zaczęły mieć bardzo dużą realną siłę ze względu na ich wielkość oraz ze względu na ich po prostu bogactwo. Więc te wielkie odkrycia geograficzne mocno zaburzyły. Taki wydawałoby się ustabilizowany, Status Europy. Po prostu dopływ tych większych ilości pieni kruszców, cennych kruszu, kruszców, przepraszam, czyli złota i srebra, po prostu spowodowało, że ta gospodarka została tak mocno zaburzona, że odczyli, odczuli to właściwie wszyscy Europejczycy. Oczywiście większość z nich zbiedniała i miała problemy, po prostu co włożyć do garka. A Niewielka ich część stawała się o wiele, wiele bogatsza. Więc te wielkie odkrycia geograficzne to nie tylko odkrycie nowych lądów, zasiedlanie tych nowych lądów i walka z tymi nowo odkrytymi mieszkańcami tych lądów, ale to też duży wpływ na Europę. Wpływ w większości negatywny i to wpływ tej miary, że z powodu tej rewolucji cen dochodziło do powstań, wojen i można powiedzieć, te odkrycia geograficzne poprzez. Ten wpływ na gospodarkę również zmieniły obraz Europy. Często w sposób negatywny. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.